Witam, witam wszystkich. No i sam Koch z tej strony. Wiadomo, słuchajcie, dzisiaj trochę mam tutaj parę minut po ciężkich prac, wszystkiego przygotowania się właśnie na hardkorowy Bornika Sports Festival. Trochę inny temat poruszam. Bardzo taki ważny, myślę, że dla każdego. Bo ostatnio sporo rzeczy się dzieje, wiadomo, z takimi rzeczami, jak każdy chce jakieś porady. Wszyscy potrzebujemy jakieś porady. No, ale z tego wynika, że bierzemy wszystkie porady z nie tych ludzi, gdzie by potrzebowaliśmy. I prowadzą nas duży, duży błąd. O co tu chodzi? Na przykład kupuję samochód i się nie znam na tym. I kumple się pytam, co myślisz o tym samochodzie? A on mówi, o, zajebisty, mi się podoba, nie? No, że zajebisty dla twojego kumpla samochód, to nie znaczy, że będzie dobry i będzie sprawny i będzie jeździł zajebiście. Bo jemu tak się wydaje. A jak naprawdę jest, no to nie wiadomo jeszcze. Słuchajcie, jak się pytacie o takie rzeczy, to się pytajcie o porady specjalisty. W takim razie się pyta specjalisty od samochodów, który naprawdę się zna na samochody i może wam dobrze doradzić. No ale wiadomo, dzisiaj jest każdy specjalistą. Każdy powie, że o, ja się znam samochodami, o, samochód, tak, jeden raz przyjechałem się BMW-ką, to tak i tak. Ja, wielki znawcy wszyscy. Jako trener, że też. Certyfikat zrobił trenera i mówi, o, ja się znam, bo ja przez 3 tygodnie zrobiłem certyfikat trenera personalnego, a teraz będę wszystkich uczył. Słuchajcie, róbcie swoją robotę domową, gdzie dzisiaj jest internet, jest wszystko, wszystko pod ręką. Trzeba tylko wziąć i trochę poszukać na przykład o tym trenerze, czy naprawdę on jest dobry trener, jak można znaleźć reviews, jak ludzie go oceniają, czy się zapytać, zobaczyć, jak on wygląda po prostu, ile lat ćwiczy. No bo wiadomo, jak mówiłem, teraz trenerów tyle się znalazło, że już 3 tygodnie ma certyfikat, a na siłownię dopiero chodzi pół roku, a ćwiczy to nie ja, może miesiąc. To taki jaj, ale taka prawda dzisiaj, że widać, który gościu spędził trochę czasu na zawody. Najśmieszniejsze to teraz te trenerzy, co wszystkich przygotują na zawody. Bo wszystko się znam, ja ci przygotuję. A się zapytasz go, czy chociaż raz byłeś na scenie? Mówi, o, no nie, nie, ale ja się znam. Że moje takie pytanie wypada, jak możesz się znać na tym wszystkim, jak nie byłeś w tych butach? Nie wiesz, o co chodzi, to jak możesz się znać? Od książki? Niestety tak nie działa. To samo jak z tymi samochodami. Z książki może mądrej, a w życiu nie dotknął, nie naprawiał tego samochodu i udaje, że on wielki znawca, wszystko wie o samochodach. Niestety tak nie ma. Praktyka, wszystko praktyka wszędzie. No i zmierzam do tego, że po prostu musicie zidentyfikować te wszystkie ludzie, którzy dają wam porady, doradzają, czy otwarcie biznesu. Bierzcie przykład od najlepszych, jak chcecie coś osiągnąć i dobrze wziąć pod uwagę te wszystkie porady.
wiadomo, biznesmenów też dużo, ale tak naprawdę zobaczysz, co osiągnęli, jaki biznes zbudowali, to nic. Kompletnie zero, tylko zbankrutowali, ale się znają, ale wielki znawcy. Taki, że się zapytaj, to wszystko wiedzą, nie? Że to jest wasz wybór, co wybierzecie, ale wam tylko taki filmik na dzisiaj podrzucam. Fajny temat, że naprawdę sprawdźcie ty ludzi, co wam doradzają i bierzcie przykład od najlepszych i wtedy zaoszczędzicie nerwów i czasu i szybciej pójdziecie dalej i nie stracicie tyle kasy, jak ktoś wam poradzi, gdzie w ogóle się nie zna na tym. I tyle do dzisiaj, a ja spadam stejka, może zjem jakiegoś, żeby nie spadła pompa. I tyle. Niestety, jak ktoś się tam pytał, że czy się zajmuje prowadzeniem zawodników, to nie zajmuję się, chociaż się znam na tym, ale po prostu nie mam czasu i się nie zajmuję prowadzeniem zawodników. No, a może w przyszłości coś będzie z tego. Pozdrowienia dla wszystkich fanów. Dziękuję, że oglądajcie. Tutaj YouTube, Facebook, Instagram. Wszędzie jestem, wszędzie możecie mi znaleźć. Również do następnego filmiku. Żeby nie było lipy.